Warszawskie metro dojechało do Kijowa. Węzień na trasie Sikierkowskiej. Budowa Błonia Rokitno ukończona. Obydwa wiadukty trasy Łazienkowskiej są już samochodami. A może by tak Veturillo poza Warszawą? Czy węzeł Tarczyn Północny na trasie 7 już otwarty? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę, 4 listopada. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i cześć. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, więc zaczynamy od tego, co się dzieje w windach, choć z tego, co słyszę, na rondzie ONZ winda już jest sprawna, a cały czas tutaj na stronie jest niesprawna, więc trzeba sprawdzić na miejscu. Natomiast wiemy, że na Świętokrzyskiej ratuszu Senał, rondo Daszyńskiego, rondo ONZ właśnie, Brudno, Konatowicza, Marymont, Centrum na Kikopernik, Płocka i Stokłosy. To stacja metra, gdzie nie działa jedna winda, ale właśnie trzeba sprawdzić dokładnie, czy faktycznie w tych stacjach nie działają te windy. Na ONZ-cie to jest winda na peron, wschodnia, poziom minus 2, 0. Jak będę tam w okolicy, to oczywiście to sprawdzę. Tymczasem już są pierwsze pociągi z Warszawy w Kijowie i nawet już jeżdżą z pasażerami. Z tego, co wiemy, niestety, to jest ta smutniejsza część, one raczej pójdą na części, niż faktycznie będą jeździć. No, trzeba pamiętać, że jednak tam te pociągi metra są kosztowne i bardziej brakuje części do nich zamiennych niż faktycznie wagonów, bo wiadomo, no, Ukraina musiałaby od Rosji ściągać części zamienne. W aktualnej sytuacji to raczej jest całkowicie niemożliwe i raczej nie do zrealizowania. Więc jeżeli Warszawa daje im składy, które są w miarę dobrym stanie, no to po prostu można je dać na części do swoich pociągów. No i najprawdopodobniej w ten sposób będzie to zrealizowane przy większości pociągów. Nie wszystkie, ale raczej większość w ten sposób będzie właśnie zużytkowana. Więc tak to wygląda, natomiast faktycznie pociągi już do nich dotarły. Wszystkie, trwało to kilka ładnych miesięcy, natomiast dokładnie 7. Natomiast już faktycznie jeżdżą z pasażerami u nich, na miejscu są. Więc jak widać, ludzie są bardzo zadowoleni. No powiedzmy. No ale dobrze, idziemy dalej, bo mamy też kolejne nowiny. Mianowicie to, że w Warszawie czas na sezon remontowy. Taki po prostu remontowy, tego, żeby tramwaje nawet spokojnie mogły cały czas jeździć dobrze. I chodzi głównie o wszystkie rozjazdy. I tak to przykład się dzieje w dzisiejszy weekend. Bo dziś i jutro, 4-5 listopada, na skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości i ulicą Nowowiejską właśnie są wymieniane dwie zwrotnice na północnej części skrzyżowania. Dlatego też linia 17 i linia 33 jadą objazdami, linia 10 jest zawieszona. No i jest specjalna linia zastępcza Z17, jak i również 70 tramwajowa. O szczegółach powiem Wam za chwilę. Natomiast tak, kolejna informacja tramwajowa to jest to, że tramwaj na Wilanowa jeszcze mocniej przekręca nam korbę i jeszcze jest miejsce na trasie Sikierkowskiej, Aleja Witosa i Aleja Sikorskiego na skrzyżowaniu z Jana Sobieskiego są aktualnie zwężone do dwóch pasów, w każdym kierunku, więc w teorii nie jest aż tak tragicznie, ale w praktyce, jak tam wiecie, jaki jest ruch, to jest źle. Przystanki autobusowe, z tego co widzę, też są poprzesuwane, tak żeby może w miarę możliwości jak najmniej ograniczały w tym miejscu ruch. Natomiast faktycznie tutaj na tym skrzyżowaniu już wszystkie jezdnie, wszystkie ulice mają tylko i wyłącznie jedną jezdnię. No jest to niezbędne przy budowie torowiska przez jezdnię, no, ale nie będę ukrywać, że dosyć kiepsko to wygląda. Film od tramwaju do Wilanowa najprawdopodobniej będę nagrywać mniej więcej w połowie tego miesiąca, ale czekam na pozwolenie od SOP-u, więc jeszcze może chwilę potrwać. Tymczasem na zajezdni Annapolis z tym była wizytacja członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. No i oni mogli sobie dokładnie zobaczyć, jak tam ta budowa postępuje, jakie są nowoczesne technologie, jakie to będzie odjechane i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, mogli chodzić po nowych torach. Zapomniałem. Wy nie widzieliście jeszcze filmu o zajezdni Annapol, ale on się pojawi lada moment. W sensie, lada moment to oznacza dla mnie pewnie jutro. Najprawdopodobniej jutro będziecie mieli film o zajezdni Annapol i zobaczycie, jak to tam wygląda, bo byłem i widziałem już te tory. No i tutaj pokazują, jak to jeszcze będą na przekazie w środku, więc też jakieś całkiem przyjemne. Ja tam poglądałem tylko przez lufciki i przez pozostałe elementy, co tam się dzieje. Natomiast tutaj możecie sobie dokładnie zobaczyć,
Że faktycznie, no są te modele 3D, tak? Miały być modele 3D wykorzystywane, są wykorzystywane, no i pozostałe prace też mniej więcej całkiem tutaj ładnie są realizowane. Wykopy, budynki już wszystkie stoją, torze się pojawiają, no i tak dalej, ale więcej o tym powiem w osobnym materiale, który się pojawi najprawdopodobniej jutro. Tymczasem w Błoniu mamy już, no, przystanek kolejowy, w Błonie to Kitno. No i tak, co mogę powiedzieć o tym? Przystanek jest już udany od jakiegoś czasu. Nagle się pojawił ten parking, nie stąd, nie zawąd. Na 40 samochodów? Nie. Możecie zaparkować, nawet co jest ważne. To jest to, że jeszcze ten parking się pojawi. No a po drugie, w jaki sposób PLK chce nam pokazać, jak to by wyglądało. Było, jest. Ile jesteście w stanie wyciągnąć z tych informacji, jak to było, jak to jest. Ja wam powiem, że no trochę słabo. Wolałbym zdjęcia z takiej samej perspektywy, żeby to było jakoś ładnie porównać. Więc mamy, proszę bardzo, zrobiliśmy to z grafikiem. Mamy porównanie z tej samej strony, abyście mogli zobaczyć, jak było i jak jest. Film z podsumowania budowy przystanku kolejowego Rokitno niedługo się pojawi na kanale. To też w ramach postów będziecie mogli zobaczyć w różnych miejscach w celu promocji oczywiście filmu. Tymczasem mamy na WKC. Film z WKC się nie pojawiło tam, jak dla mnie to się mało już dzieje w ostatnim czasie, więc... Ale chyba trzeba już pojechać. Jest aktualnie zmiana lokalizacji kasy biletowej w Widzisku Mazowieckim Rodańska, dlatego że budynek już jest oddany do użytku, a właściwie dworzec, i dlatego można było na spokojnie przenieść właśnie kasę do budynku dworcowego z tego tymczasowego. Więc będzie działać od poniedziałku do piątku 7.19 i w soboty 8.16, w niedzielę i święta kasa jest nieczynna. Kolejne nowości to jest to, że będzie więcej autobusów, 30 elektrobusów, MZA właśnie taki przetarg zrobiło. Wymaganie to jest minimalny zasięg 120 km bądź i 300 km. No i termin składania ofert to jest 14 grudnia, przetarg jest rozpisany na dwie części, 12 i 18 pojazdów o długości od 11 do 12 metrów mniej więcej i w przedziale drzwiowym 222, więc w skrócie 3 drzwiowym mniej więcej. Także spodziewajmy się, że niedługo powinno to się pojawić, a właściwie więcej informacji, bo zanim one tu przyjadą, to wiecie. Czas realizacji takich przetargów to jeszcze chwilę jest, no ale zobaczymy w okresie, jak to będzie wyglądać. Kolejna informacja to jest to, że w aktualny weekend mamy zmiany dla autobusów linii 120, N14, następnie są zmiany właśnie dla linii 17, 33 i 10. 33 jedzie teraz w kierunku, znaczy jedzie normalnie do ONZ-u, a następnie jedzie w kierunku PKP Wola. 17 jedzie normalnie z tym, że jedzie teraz Marszałkowską, na najkrótszym odcinku, jak to jest możliwe. Natomiast dziesiątka jest całkowicie zawieszona i za dziesiątkę jeździ nie tramwajowa 70, która jedzie, zastępuje i 33 na odcinku, który nie dojeżdża, i dziesiątka, czyli jedzie od wyścigów Marszałkowską do Nowowiejskiej, następnie właśnie zawraca Nowowiejską i jedzie do PKP Służewiec. Też jest oczywiście linia zastępcza Z17, która kursuje pomiędzy rondo NZ. A już czekajcie, mówię, Stefana Batorego. I na takim odcinku sobie tutaj po prostu funkcjonuje to wszystko w dzisiejszy weekend. Kolejna informacja to jest to, że została oddana do użytku kolejna część trasy Łazienkowskiej, konkretnie drugi wiadukt, w związku z czym samochody już jeżdżą normalnie w teorii po trzech pasach, w praktyce na jednym tym samym wiadukcie jeszcze po dwóch pasach. Natomiast co jest ważne, to film się pojawi z tego w najbliższym tygodniu najprawdopodobniej, a co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, że autobusy się zatrzymują już na obydwu przystankach rozbrat na wiaduktach. I na tym przystanku od 1 listopada zatrzymują się autobusy linii 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525 i N25. Natomiast co jest ważne, autobusy linii przyspieszonych już się nie zatrzymują na przystanku Torwar 01, tam na wiadukcie, w formie na żądanie. I to są linie 411, 502, 514, 520, 523, 525. Więc faktycznie tak wygląda sytuacja. I na dole też trwają prace jeszcze cały czas przy rondzie. I niedługo najprawdopodobniej będzie zlikwidowany stary, znaczy tymczasowy przystanek autobusowy Metro Politechnika, który się znajduje tam na dole. On będzie niedługo likwidowany w najbliższych dniach, więc tego też się spodziewajcie. Kolejne zmiany to jest to, że w niedzielę będzie trochę przemarszów, więc spodziewajcie się, że wszystko będzie jeździć na opak, że tak to powiem. Pomijając deszcze, to oczywiście jeszcze komunikacja miejska będzie jeździć na okrągło. Głównie chodzi o autobusy, z tego co widzę, więc przynajmniej tyle, ale
Wiadomo, że tramwaje po prostu, jeżeli coś napotkają, no to będzie też zatrzymywaniem przy tego typu inwestycjach. A widzę tam do gola, więc spodziewajcie się, że będzie, no będzie źle, tak. Kolejna informacja to jest to, że skrzyżowanie na Brudnie jest już oddane do użytku z Pobożańską i Warszawski Świt. To jest inwestycja realizowana w całości przez prywatnego dewelopera w ramach swojej inwestycji. Był zmuszony do przebudowania tego skrzyżowania na nowe standardy. No i właśnie ZDM się chwali, że to skrzyżowanie spełnia aktualnie wszystkie nowe standardy, jeżeli chodzi o skrzyżowania. Przejazdy rowerowe z każdej strony, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetna, w skrócie i oczywiście jeszcze oświetlenie nowe, domyślam się. Więc naprawdę całkiem ładnie to zostało tutaj jest zrealizowane. Jakbyście się zastanawiali, gdzie to jest, proszę bardzo. Pobożańska, Warszawski Świt, w miejscu tutaj się te nowe osiedla budują i jeszcze będzie musiał budować pokłady ścieżek rowerowych i kolejne skrzyżowania w ramach swojej inwestycji, więc to jeszcze nie koniec tego, co się tutaj dzieje. Na orientacji tu jest metro Brudna jak coś, a tu jest to skrzyżowanie. Kolejna informacja to jest to, że Veturillo w końcu połączyło się z systemami Nextbike'a, które się znajdują pod Warszawą i dzięki temu można już na spokojnie pojechać do marek na przykład i zostawić tam rower. Tak, mareczki są już zadowolone z tego, tak samo Otwock, Kwiateczno i Pruszków, natomiast jak się te nazwy nazywają, no właściwie te systemy rowerowe. Koło marki, Otwocki rower miejski, Piaseczyński rower miejski i Pruszkowski rower miejski. Koło marki według mnie wygrywa tą klasyfikację. Natomiast faktycznie to już jest nowość i dzięki temu można już jeździć pomiędzy tymi wszystkimi systemami na spokojnie. W markach mamy 90 rowerów 6 stacji, w Pruszkowie 78 rowerów 13 stacji, Piaseczno 6 stacji 40 rowerów i Otwock 70 rowerów 10 stacji. Na minus tylko powiem to, że no, dobrze, że mi się to udało zabić, ale szkoda, że tak późno, bo sezon się kończy w tym miesiącu, więc no długo się nie nacieszymy tym, ale biorąc pod uwagę, że muszę pojechać teraz do Otwocka, żeby nagrać całą L7, a może mi się to nawet przydać. Dobrze, kolejna informacja to jest nowe rondo, które zostało ukończone, właściwie już teraz prawie całkowicie. Przebudowa ulicy Rudnickiego, Perzyńskiego i Podaczyńskiego dobiega końca, no i możemy zobaczyć efekt. Po pierwsze, zupełnie nowe, ładne, piękne rondo turbinowe, które się w tym miejscu znajduje. Jak widzicie, autobusy, chociaż takie turbinowe, to nie, no chyba turbinowe, całkiem ładnie się w tym miejscu prezentuje. No i pozostałe części ulicy, skrzyżowania, nowe drogi rowerowe, przejazdy rowerowe, wszystko zostało ładnie tutaj uporządkowane, więc CCZM w ostatnim czasie całkiem ładnie realizuje. Kolejno to jeszcze parę informacji o samej trasie Łazienkowskiej, pomijając to, że została oddana do użytku nowa jezdnia. Ta na starej cały czas ruch się odbywa na dwóch jezdniach, znaczy na dwóch pasach. Tam trwałem pracę przy konserwacji części środkowej. Jak to zakończy się, to będą mogli już oddać do użytku wszystkie pasy. Natomiast część pieszo-rowerowa cały czas zamknięta. Czekamy, aż w końcu się to będzie oddana do użytku. Jedna i druga część. Tak samo jest wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rondo. Tam teraz cały czas trwałem pracę, więc ogólnie wszystkie prace na trasie Łazienkowskiej zakończą się dopiero, jak bym się spodziewał, w planowanym terminie, czyli marzec, kwiecień. No, marzec 2024, więc to, że prezydent mówi tak, udało się nam otworzyć to kilka tygodni przed zakończeniem planowanym, to spokojnie, udało się tylko ruch samochodów, a cała inwestycja dalej postępuje. Więc tak jak PKP świętuje, tak, mamy nowy przystanek kolejowy, a wyświetlaczu to zobaczycie może w tym roku. Hashtag Zegrze Południowy. Dlatego cały czas nie podsumowałem tej inwestycji, no bo jak nie mamy wyświetlaczy, no to jak mam to podsumować? Inwestycja nie gotowa. Co innego w Rakitnie. W Rakitnie już działają wyświetlacze, chociaż no, słabo. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej, czyli prace tramwajowe też się wykonują. Jeszcze takie awaryjne. Grójecka, Wawelska i Kopińska. Właśnie tam trwają prace do piątku trwały prace. Właściwie będą trwać te prace od 6 listopada do 10 listopada. Awaryjna wymiana przejazdów na ulicy Grójeckiej. Spodziewajcie się, że będą też utrudnienia, autobusy będą jeździć na okrągło i tak dalej. No to będzie realizowane przez te kilka dni. No będzie się działo, tak? Będzie się działo. Kolejna informacja to jest to, że węzeł Tarczyny Północnej na trasie S7 w końcu został oddany do użytku. Yeah! Nie powiem wam, ile minęło już czasu, od kiedy została oddana do użytku cała trasa przejezdna, bo no już to jest jakiś ładny czas temu.
Ale dobrze, że udało mi się oddać do użytku ten węzeł przed zakończeniem całej inwestycji, bo cała inwestycja ma się zakończyć mniej więcej do połowy przyszłego roku. Wiem, że tutaj gadka mówi niby, że pierwszy kwartał, ale bądźmy raczej optymistami i mówmy, że pierwsza połowa roku. Także faktycznie to jest dobra nowina, że już mniej więcej wszystkie zjazdy są już oddane do użytku, włącznie z Tatrzynem Północnym. Nie wiem cały czas, co tam było takiego szczególnego, bo jak tam byłem właśnie w wakacje, to ten węzeł był naprawdę gotowy. No ale jak widać, najwyraźniej jeszcze nie. Kolejna informacja to jest Plac Trzech Krzyży. No wiecie, ładnie wygląda. Film o nim też niedługo będzie. Ale to z tego, że ładnie, pięknie wygląda, jak on cały czas jest, jak sobie przerzucimy na zdjęcie, autostradą samochodową. Jaki to plac dla pieszych? Jak samochody mają po dwa pasy w każdym kierunku, rowerzyści dużo zyskali oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, możliwość przejazdu, ale piesi właściwie nic nie zyskali. Parę drzewek i to tak wymuszony, bo konserwator i tak zbytnio nie był chętny. No nie będę ukrywać, że oczekiwaliśmy trochę innej inwestycji, to mamy na przykład taką propozycję, żeby to w ten sposób wyglądało. Nie będę mówić, że nie, bo wyglądałoby to wspaniale, pięknie, cały czas dwa pasy, a część placu byłaby placem. Najchętniej oczywiście byłoby pewnie dla większości Warszawy i mieszkańców zrobić z tego kolejny plac pięciu rogów, natomiast no, zrobienie w takim miejscu placu pięciu rogów byłoby dosyć trudne i zamknięcie Alei Ujazdowskiej dla samochodów w tym miejscu, no, co najmniej nieracjonalne, biorąc pod uwagę, że niedługo będzie przebudowa średnicy. No ale to nie zmienia faktu, że miało być pięknie, miało być dla pieszych, dla rowerzystów jest, a dla samochodów też cały czas jest. Więc tu w sumie wam pokażę zawsze taki jeden mem, który to idealnie podsumowuje, a inna ciekawostka, niesponsorowana w repozycji, to jest to, że nowe żabki się pojawiają. Stwierdziłem, że jak już coś takiego jest, no to żabka non-stop i żabka drive. Jak jesteście ciekawi, to sami wyczytajcie, co to jest, ale żabka drive brzmi bardzo ciekawie. Gdybym miał samochód, to może bym nawet sprawdził, ale nie jestem zainteresowany na razie jeżdżeniem samochodami. No i kolejna informacja to jest oczywiście sondaże i kurs mniejsza z tym. Jeden sondaż zniknął, bo miał pokręcone te pierwsze, drugie, trzecie stopnie kwiatowstwa. Ja mi się to zawsze miesza, więc no trudno, było na opak, więc nie mało właściwie sensu. Natomiast quizy mamy i po pierwsze pierwszy quiz na 1600 głosów. Większość z was stwierdziło dobrze, że Powiśle nie jest dzielnicą, ale 16% was stwierdziło, że jest. I nie, Powiśle nie jest dzielnicą. Wbrew temu, co nawet prezydent Warszawy czasami robi tym swoim kompanię, dzielnica Powiśle. Ale Powiśle nie mamy jako dzielnicy, jeżeli chodzi o MSI. Kolejna informacja to jest oczywiście sondaż mniejsza z tym, czy komunikaty o zmianach w warszawskim transporcie publicznym podczas wydarzeń, biegów, marszy czy meczy są dobrze ogłaszane i dowiaduje się o nich zawczasu. Na prawie 600, na ponad 650 głosów większość z was stwierdziło, że tak, dowiadujecie się przed czasem, 45%, nie dowiadujecie się w czasie, tylko w trakcie utrudni, 34%, nie dowiaduje się w żadnym momencie, 6%, i nie dotyczy was 15%, więc no, mogłoby być lepiej. Tak to podsumuję, mogłoby to być lepiej. Tymczasem absolutnie nie szastuję, przejście dla pieszych przy galerii Mociny, osoby niewidome wyprowadza w płot. Ja to widziałem już dawno, ale faktycznie nie zrobiłem tego zdjęcia. Trzeba przyznać, całkiem odjechane. Natomiast jak mi się uda znaleźć ten mem, o proszę bardzo, a to jest idealne podsumowanie Placu Trzech Krzyży. Jak wygląda infrastruktura rowerowa dla pieszych i dla samochodów? No niestety tak to wygląda i trzeba to przyznać, że faktycznie tak to wygląda. Kiedyś było ładnie, pięknie, wspaniale, a teraz jest jak jest. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o quizy, sondaże, mniejsze z tym i jest was tutaj coraz to więcej. Dziękuję wam bardzo serdecznie. 13549 osób, tyle z was siedziło, że wciśnie ten przycisk subskrybuj. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie dołączyć do tej liczby i powiększyć tą cyferkę, zachęcam do wciśnięcia subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam też do zostania patronami, dzięki temu kanał Awizonosz jest cały czas całkowicie niezależny i do przerzucenia się na zbiórkę na drona FPV. Zostało już na mało dni, tu jest 18 dni wtedy napisane, ale w praktyce jest mniej, bo do końca tego miesiąca już będę musiał, no tak, powiem tak, w przeciągu najbliższego tygodnia najprawdopodobniej będzie to już wszystko trzeba zakończyć, ale zbiórkę pozostałem trochę dłużej, żeby udało się to wszystkim jeszcze na spokojnie zrealizować, dorzucić, jeżeli ktoś by miał jakieś pieniądze, więc zachęcam, bo w ten sposób będzie można zobaczyć to trochę zupełnie to z innej perspektywy, ale drona będę musiał kupić już za chwilę, więc tak to wygląda sytuacja. Co możemy oczekiwać z tego, to możecie tutaj mieć
jest informacja do zbiórki, do wszystkiego macie linki w opisie, również do Discorda, na którym są opublikowane absurdy mniejsze z tym, a właściwie wy je zgłaszacie. No i co ja dużo mogę powiedzieć? No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie film z jezdni Anopol i kolejnego dnia powinien się pojawić. Znaczy przeloty też będziecie mieli, oczywiście, bo przeloty tam z Zakopanego czy z Zachodniej. No i oczywiście też jakiś film z LK7, jeszcze nie ten docelowy, ale żebyście zobaczyli tam jakieś ciekawostki, z Gagarina ciekawostki i z tramwaju pod Zachodnią ciekawostki. A trochę takich ciekawostek może spuścimy, może podsumowań. W końcu przydałby się podsumować tunel w Legionowie. Drugi wiadukt Marsa, bo za chwilę minie rok budowy, znaczy ukończenia. No i mamy też taką tam inwestycję ostatnią, tam wiadukt w Kobyłce Osów. Też trzeba te wszystkie inwestycje podsumować, jak to powstawało. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!